W swoim gospodarstwie Stanisław hoduje krowy i strusie. Każda krowa daje 10 litrów mleka dziennie, które Stanisław sprzedaje po 1,50 zł za litr. Zaś każdy struś znosi jedno jajko dziennie, które Stanisław sprzedaje za 50 zł. Dzienny przychód z gospodarstwa wynosi 1380 zł. Napisz równanie wiążące dzienny przychód z liczbą krów K oraz liczbą strusi S. W gospodarstwie mieszka ogółem 36 zwierząt. Ile z nich to strusie? Dobrze, spróbujmy zacząć od tego równania. Czyli spróbujmy wyrazić dzienny przychód Stanisława, powiązać ten dzienny przychód z liczbą krów i strusi. Otóż tak, jeżeli jedna krowa daje 10 litrów mleka dziennie i każdy litr jest sprzedawany po 1,50 zł, to znaczy, że przychód z jednej krowy jest 10 razy 1,50 zł. Znaczy 15 zł tyle otrzymuje Stanisław za mleko od jednej krowy. No więc jeżeli ma K krów, to przychód z tytułu posiadania K krów z mleka od K krów wynosi 10 razy 1,5 razy K, czyli 15 K. No poza tym ma jeszcze strusie. I teraz co? Każdy struś znosi jedno jajko dziennie i sprzedaje je za 50 zł. Czyli dzienny przychód za jajka od jednego strusia jest 50. No i jeżeli ma S strusi, to to równanie reprezentuje dzienny przychód Stanisława i wiemy, że to jest razem 1380 zł. No to może jeszcze, żeby to jakoś ładniej zapisać, 10 razy 1,5 to jest 15. Czyli to równanie, które wiąże dzienny przychód z liczbą krów i strusi, jest takie 15K plus 50S równa się 1380. No dobrze, i teraz pytają nas, ile ma strusi, jeżeli wiemy, że razem jest 36 zwierząt. Więc to jest jeden związek między K i S, no a drugi związek wiemy, że razem jest 36. Wobec tego K plus S to jest 36. I wobec tego mamy układ dwóch równań liniowych na dwie niewiadome. No i interesują nas, ile jest strusi. No więc no taki układ równań można rozwiązywać na wiele sposobów. No najprostszy z nich to na przykład byśmy z tego równania wyliczyli sobie, jak k zależy od s, k wstawili tutaj i dostalibyśmy jedno równanie na s. No dobrze, czyli zajmijmy się równaniem drugim i wyliczmy k w zależności od s. Czyli jeżeli k plus s jest 36, to jeżeli od obu stron odejmiemy s, no wolno nam od obu stron równania odejmować s, to otrzymamy, że k to jest 36 minus s. Tak, czyli to jest związek między, znaczy liczba krów w zależności od liczby strusi. No i teraz to k wstawiamy do równania pierwszego. Czyli mamy tak, 15 razy k. No i właśnie to k wstawiamy tutaj. 36 minus s plus 50s. I to jest razem 1380. Dobrze, no to tak, 15 razy 36, ile jest 15, czyli 15 razy 36, no za chwilę to pomnożymy, potem jest minus 15s, minus 15s plus 50s równa się 1380. No, 15 plus 5, czyli 50 minus 15 to jest 35. Czyli tu mamy tak, 15 razy 36 plus 35s równa się 1380. No i widać, że wszystko tu się dzieli przez 5 na przykład. Wtedy łatwiej będzie nam może trochę policzyć tutaj. Nie będziemy musieli mnożyć 15 przez 36, czyli dzielimy wszystko przez 5. Czyli dzielimy obie strony tego równania przez 5 i wobec tego tu 15 przez 5 to jest właśnie 3, czyli mam tak 3 razy 36, 35 przez 5 to jest 7,
plus 7s równa się 1380 przez 5, to by, przez 10 to by było 138, czyli to jest 138 podzielić przez 2. Przepraszam, razy 2, 138 razy 2. Czyli to jest 276. Czyli to jest 276. No 3 razy 36 to jest 3 razy 9, 108. Czyli nasze równanie 108 plus 7s równa się 276. Odejmujemy od obu stron 108. I zostajemy z równaniem 7s równa się 276 minus 108. 276 minus 108. No to jest 276 minus 100, to by było 176. I jeszcze 8 to jest 168. Tak? 276 minus 108 to jest 168. Czyli 7s to jest 168, dzielimy przez 7, i otrzymujemy s równa się, ile jest 168 przez 7, 168 podzielić przez 7, no. To jest 140 plus 28 podzielić przez 7, to jest 140 przez 7 to jest 20 plus 28 przez 7, czyli 4, czyli to jest 24. Wobec tego s to jest 24, czyli na w gospodarstwie Stanisława mieszka 24 strusie, czyli strusi jest 24, no a ponieważ razem jest 36, to możemy od razu napisać, że krowy jest 12 krów.